No, to rzeczywiście nie tylko odpowiednie dać rzeczy słowo. Daj kilka tych wierszy z kanonu. Niektóre się oczywiście pamięta i to dobrze, ale Norwid to po pierwsze nie tylko wiersze kanoniczne, po drugie nie tylko poezja, po trzecie nie tylko literatura. To w swoim czasie Norwid został zapamiętany i po raz pierwszy uwieczniony jeszcze w XIX-wiecznej Polsce jako plastyk, jako malarz i grafik. Oprócz tego przecież Norwid był wybitnym filozofem, który rozumiał swoją epokę. To była epoka wielkiego przesilenia, od wojen napoleońskich po w pewnym sensie stworzenie, powstanie industrialnej Europy w drugiej połowie XIX wieku. W tym czasie zdarzyły się takie rzeczy jak powstanie sieci kolejowej, jak upadek i powstanie nowych imperiów, jak kolonializm, jak kryzysy chrześcijaństwa, z którym Norwid był bardzo przecież związany. Więc wszędzie, na każdym polu, gdzie Norwid był wybitny, otrzymamy opowieść o tym, co się stało z człowiekiem w Europie w XIX wieku. Norwid miał niezłe kontakty i z Krasińskim, i ze Słowackim. W czasie Wiosny Ludów w Rzymie, w latach 40. XIX wieku, razem z Krasińskim bronili papieża. Chociaż Norwid stał okrakiem, bo z jednej strony był socjalistą, ale moralnym socjalistą. Mówił, że socjalizm to praca sumień. A z drugiej strony był tak przywiązany do religii, do pewnych wartości, że bronił i nie rywalizował bezpośrednio przecież z poetami, bo to nie o to chodziło. Norwid jakby wynalazł swój język poetycki, trudny język poetycki. To łatwo się nie przyjmowało. Zresztą sam pisał, że w Polsce potrzebna jest istna liryka. Nie wierszowane frazesy z Biblii i podskakiwanie do rytmu jakiegoś mazurka, jak to się często dzieje w tej słabszej polskiej poezji, tylko ta istna liryka, która będzie trawiła sumienia ludzi. No, obawiam się, że na taki język, który bardzo od nas dużo wymaga, jesteśmy zawsze niegotowi. On jakby jest językiem niewczesnym. No, nie ma tego momentu w życiu, kiedy byśmy się zatrzymali, usiedli i zgłębili Norwida. A czasem by się bardzo przydało. No, z drugiej strony to nie chodziło tylko wyłącznie o poezję, o filozofię norwidowską i o język. No, tylko o to, że Norwid wpadł w taką sytuację społeczną, komunikacyjną. No, gdzieś tam publikował w jakichś poznańskich pismach, mniej ważnych. Tam go nie doceniono. Potem krążył po świecie. No, gdzież on nie był? Drezno, Berlin, Rzym, Paryż, Londyn, Stany Zjednoczone. No i stamtąd nie dało się specjalnie wejść tak łatwo do kultury polskiej. Zresztą tego się nie dało w tamtych czasach zrobić bez mecenatu. Nie miał do tego wybitnego szczęścia, tak jak inni romantycy, którzy albo byli bogaci z domu, albo mieli wspaniałych przyjaciół, którzy długo, konsekwentnie mogli finansować publikowanie no, takich niepoczytnych utworów. Norwid miał też świetnych przyjaciół, ale niestety no, to się wszystko tak nie połączyło, żeby od razu przyszła sława, od razu przyszła kariera. Na to trzeba było poczekać, aż nowoczesna kultura polska odkrywa Norwida, rozumiejąc, że tak jak napisał sam wielki poeta, nie miecz, nie tarcz, lecz arcydzieła tworzą naród.